Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz. W części poświęconej fizyce rigid body, a konkretnie więzom w tej fizyce, omówimy sobie teraz model fixed, czyli taki specjalny constraint, który jest bardzo prosty, dlatego łatwo go omówić. Dobra, zaczynamy od dodania do sceny zwykłego plane'a, a nad tym plane'em umieszczę tradycyjnie kostkę, no i żeby nie było jej smutno, dodam jej jeszcze kulkę. To taki Adam i Ewa, powiedzmy sobie, w podstawowych tutorialach. Dobra, więc teraz tak, bez zbędnych aluzji, ciśniemy temat i te obiekty połączę specjalnym constraintem, który będzie w zakładce fizyki dostępny dopiero jak dodam je do całego systemu. A więc dodaję. Klikam na guzik Add Active, zrobiły się zielone, w związku z tym się dodały. Kliknę także na podłoże, które tutaj mam, które dodaję jako pasywne. I teraz, jeżeli zaznaczę tą kostkę i kulkę i kliknę na guzik Connect, to wtedy doda się automatycznie pomiędzy te dwa obiekty Constraint, który wygląda jak obiekt empty. Ten Constraint jest domyślnie Constraintem typu Fixed. A więc to będzie specjalny rodzaj Constraintu, który oznacza zafiksowane ułożenie tych dwóch obiektów względem siebie. No i słusznie, i rzeczywiście tak to działa. Jeżeli uruchomię symulację, to widzę, że one spadają i zachowują się tak, jak była sztywna. Ponieważ mój plane, który jest w podłodze tutaj, jest niewielki, to mogę wysunąć oba te obiekty troszeczkę poza jego krawędź. Jak wszystko zaznaczę, powinno to być lepiej widoczne. Teraz, jeżeli uruchomię symulację, to ta kulka może przeważyć całkowity ciężar tej bryły i całość może się, że tak powiem, smutnie wydostać poza obręb tego, powiedzmy sobie, plane'a i spaść. Już nie nazwę tego jakoś inaczej. Sami sobie możecie poszukać właściwych określeń dla tej akcji całej. Tak czy inaczej, ten constraint powoduje, że obiekty z nim związane, czy też przez niego związane, zachowują się jak bryła sztywna. Spróbujmy troszeczkę tą sytuację skomplikować. Dodam sobie teraz coś takiego jak kolejne kostki, zrobione na przykład z tej, a więc skopiuję je w ten sposób, aby były na przykład tak ustawione. I pomiędzy każde takie dwie kostki dodam taki constraint, a więc zaznaczę po prostu po kolei te kostki i nacisnę trzy razy guzik Connect. Oczywiście pojawią się wtedy trzy takie obiekty empty. Jeżeli mógłbym je zaznaczyć, to będą ustawione tutaj i tutaj pomiędzy kostkami, także na samym styku ścian to będzie ustawione. I oczywiście, ponieważ te kostki były wcześniej dodane jako obiekty aktywne, to teraz te obiekty aktywne będą sobie spokojnie spadać. Jednocześnie zachowują się taka wielka bryła sztywna. Możemy to trochę potestować i sprawdzić, jaka jest wytrzymałość tej bryły sztywnej, podnosząc te kostki do góry i pozwalając im spaść z większej wysokości, a wtedy uderzają o wiele silniej. I jak widać, dochodzi tutaj do pewnego rozciągnięcia, do pewnej zmiany kształtu. To dlatego, że te constrainy typu fixed działają troszeczkę tak jak guma i to jest guma, która jest teraz bardzo mocno naciągnięta. Jeżeli jeszcze raz to pokażę, zatrzymam tutaj, to możemy łatwo zobaczyć, że pojawiają się między tymi kostkami szczeliny. Myślę, że ten efekt będzie jeszcze bardziej ewidentny, jeżeli spróbuję dodać kolejne kostki do systemu, które ustawię sobie na tej wysokości i te kostki zmienię na obiekty pasywne. A więc ta cała moja belka złożona z czterech kostek będzie spadać na takie dwie. No i w tym momencie może się w jakiś tam spektakularny lub nie sposób rozkraczać. W takim razie dodaję to jako pasywny, ten również dodaję jako pasywny. Zdaje się, że mi się pomyliły tutaj klawisze, ale już dobrze. I teraz, jeżeli uruchomię symulację, to całość wygląda w ten sposób. No, nie jest to może jakieś super spektakularne, ale zaraz możemy zmusić ten system do innych troszeczkę reakcji. A więc ustawię sobie może te obiekty, które są więzami w jakimś ładnym miejscu, aby mieć nad nimi dobrą kontrolę. I teraz przyjrzyjmy się temu, jakie są ich ustawienia. Każdy z takich obiektów łączy dwie kostki, a więc te dwie kostki połączone są tym constraintem. Dzięki temu widzę takie słabo, ale widoczne linie tak zwanych relacji, które łączą te obiekty ze sobą. Nawiasem mówiąc, linie relacji można włączać i wyłączać, korzystając z panelu Display. Mamy tutaj coś takiego jak Relationship Lines. Jeżeli wyłączę ten checkbox, to takie linie znikają i dzięki temu na moim viewporcie nie ma zbyt wielu niepotrzebnych rzeczy. Jeżeli nie chcę ich widzieć, mogę je ukryć. Teraz każdy z takich obiektów fizycznie to jest obiekt typu empty. Zwykły obiekt typu empty dodany do silnika fizyki, dlatego jego kolor jest zielony, ale ten obiekt empty ma swoje ustawienia fizyczne dostępne na ostatniej zakładce w panelach z narzędziami. Ten obiekt ma ustawiony tak zwany rigid body constraint. To jest ten guzik, który tu został wciśnięty. I ten guzik powoduje, że pojawia się szereg różnego rodzaju ustawień i to jest akurat jedno z nich. To ustawienie nazywa się fixed, ale takich constraintów może być dużo różnych rodzajów i mam tutaj ich całą listę. O każdym z nich chciałbym powiedzieć w osobnym tutorialu. Teraz ten constraint o nazwie fixed ma domyślnie
działanie takie, że jest włączony. Jeżeli go dodałem, to Blender zakłada, że chodziło mi o to, aby on działał, w związku z tym od razu go włączył. Jeżeli wyłączę te constrainy, wszystkie trzy, to się okaże, że tak naprawdę ich działania nie zaobserwujemy. Te obiekty po prostu sobie spadną i się zwyczajnie rozsypią tutaj. Nie będzie żadnej konkretnej akcji. Jeżeli te constrainy są włączone, to dodatkowo działają również inne opcje, które w nich możemy ustawić. Na przykład coś takiego jak Disable Collisions. W każdym z tych przypadków tutaj kolizje pomiędzy tymi cubami są wyłączone, co oznacza, że gdyby te cuby przenikały się nawzajem, to nie miałoby to najmniejszego znaczenia. Możemy takie coś zrobić. Proszę zobaczyć, włączę może dla tych cubów wyświetlanie siatki. To mi zajmie dosłownie chwilkę, ale będziemy dzięki temu mogli obserwować, jak wygląda ich siatka. Będziemy widzieli ich krawędzie. To się może przydać. O, teraz zdaje się, że to nie to. Mam wyświetlanie osi, a nie krawędzi. Dobra. I teraz tak, jeżeli ten cube wsunę troszeczkę końcówką prawej ściany w ten, który stoi tutaj, to one są teraz w bezpośredniej kolizji. Tak samo mogę zrobić z tym, a więc system zaczyna się już napinać tutaj ostro i one będą się chciały od siebie oderwać. Ale ponieważ kolizje są wyłączone, to ten constraint nie będzie w ogóle na to nakazywał zwracać uwagi. I cały ten system spokojnie sobie spadnie tak jak poprzednio. Widać też tutaj pewną sprężystość. Natomiast, jeżeli bym wyłączył ten checkbox, to by oznaczało, że kolizje będą nadal działać. I te klocki, mimo że są związane ze sobą w tej odległości, w której mają być, będą starały się rozerwać. To może z kolei prowadzić do przepychanki. Jeden będzie naciskał na drugi, drugi na pierwszy, oba się będą starały od siebie oddalić, a jednocześnie będą trzymane w tej samej odległości i zacznie się szarpanina. Tego typu sytuacja prowadzi do nieprzewidywalnych zachowań na scenie i najczęściej cały system traci stabilność. Także możemy teraz wyłączyć spokojnie takie ustawienia. We wszystkich trzech przypadkach uruchamiam animację, spada. No i jak widać, nic się nie stało. Jestem rozczarowany. Być może należałoby to pokazać w jakimś prostszym przypadku, więc dodam teraz zwykłą kostkę. Ustawię ją gdzieś tutaj, skopiuję, lekko obrócę i tak, żeby ona na pewno właziła w tą drugą. Obie dodam jako aktywne do sceny. I obie zwiążę teraz takim constrainem. Ten constrain jest tutaj w środku. Widać nawet kawałek literki Z. Zaznaczę go, wyłączę i teraz zobaczymy, co będzie. Jak widać, te obiekty się zaczęły szarpać między sobą. No i to jest właśnie ten objaw. Tutaj to nie nastąpiło, być może dlatego, że cały obiekt jest troszeczkę większy i zachowuje się po prostu stabilniej. Im bliżej są te obiekty siebie, tym bardziej chcą się od siebie oddalić, ponieważ działa na nie większa siła i ta szarpanina jest o wiele bardziej gwałtowna. No, w tym przypadku jakoś tego nie obserwujemy. Ciekawe, no ale tak wyszło. Tak czy inaczej, tego typu zachowanie jest nieprawidłowe. Jeżeli nie chcemy go, należy dbać o to, aby te kolizje były wyłączone. Teraz są włączone, ale może wymuśmy je, wciskając się bardziej do środka. Dlaczego nie? Zobaczymy. O, teraz wieże się rozciągnęły i już jakiś obrót nastąpił, już coś tutaj nim rzuca. Taka lekka padaczka, jak widać. No więc to jest to zachowanie, o którym mówiłem. Wystarczyło tylko nieco zwiększyć ciśnienie tutaj w środku. Dobra, więc ustawię teraz tam, gdzie były, tak pire z oko. I zobaczmy, co jeszcze można zrobić z tym sprytnym systemem. A więc mamy teraz tylko te cztery. One sobie spadają, zachowują się w miarę stabilnie. Każdy z tych constrainów tutaj ma wyłączone kolizje. Mogę z powrotem je włączyć. Nie są istotne teraz takie bardzo. Ale mam jeszcze parę innych fajnych opcji. Przede wszystkim każdy z takich obiektów empty musi mieć podane dwa obiekty, które ma zamiar połączyć. W tym przypadku to jest obiekt 1, obiekt 2, nazywający się cube 001 i cube. Tutaj są te nazwy, to jest cube 001, bo je kopiowałem w prawą stronę. Więc dwa obiekty mam połączone. W razie czego mogę te obiekty usunąć i wybrać jakieś inne. I ten constraint będzie łączył jakieś inne obiekty na scenie. Oprócz tego mam tutaj jeszcze taką bardzo, ale to bardzo fajną opcję jak brick cable. Nie wiem, jak to się czyta, więc przeczytałem to po swojemu, nieważne. W każdym razie ta opcja, jeżeli ją włączę, pozwala temu constrainowi zerwać to przyciąganie między obiektami. Pozwala zerwać tą szynę, która je na stałe tutaj łączy. Jeżeli zostawię ten threshold na wartości 10, która jest wartością domyślną, to będzie dosyć niewielka siła potrzebna, aby one się zerwały. Tak samo zrobię z tym constrainem, włączę mu łamliwość i z tym. Teraz jeżeli całość uruchomię, to te obiekty spokojnie będą spadać, ale jeżeli uderzą, to mają szansę się po prostu złamać. I jak widać, największa siła zadziałała w części środkowej, co jest zresztą naturalne w tym przypadku. No i złamanie nastąpiło w tej części środkowej. Bam! Rozerwały się. Jakie to smutne. Jeżeli będę chciał, aby łamanie nastąpiło w innym miejscu, to ten constraint należałoby wzmocnić. Wtedy ten threshold muszę powiększyć. Na przykład ustawię mu wartość równą 100, albo coś w pobliżu 100.
Jeżeli teraz uruchomię symulację, to ten środek jest znacznie mocniej utrzymany niż boki, więc prawdopodobnie boki się zamią. Zobaczymy. Na chwilę słaby za mnie prorok. W takim razie te boki należałoby osłabić. Wpiszmy tu wartość 5 w jednym i w drugim przypadku, aby uzyskać to złamanie, o które chodzi. No i proszę, pięknie się wszystko wzięło i zerwało. To jest bardzo dobra metoda, jeżeli chcemy stworzyć na przykład mur i chcielibyśmy, aby ten mur rozpadał się, ale tak, żeby niektóre cegły były dalej ze sobą sklejone. Nie będę może takiego muru budował, wystarczy, że powiedziałem, że sobie wyobrazicie. Natomiast czasami można również uzyskać inne ciekawe rzeczy, na przykład pewne części konstrukcji mogą być silniejsze niż inne części konstrukcji. No i dzięki temu możemy uzyskać większą stabilność symulacji. W związku z tym cały ten Rigid Body Constraint jest bardzo ciekawy. Jest także ostatnia opcja, która nazywa się Override Iterations. Zwykle jest tak, że pewną ilość iteracji ten silnik wykonuje, aby policzyć fizykę, aby policzyć zachowanie tych obiektów. Ta ilość symulacji, czy też iteracji, przepraszam, czyli takich kolejnych cyklicznych obliczeń, takich jakby nawrotów do obliczania całości w celu poprawienia ostatecznego wyniku, to są właśnie iteracje, ta ilość wynosi domyślnie 10. Mogę taką ilość zwiększyć, maksymalna wartość to jest 100 i możemy wymusić, aby każdy z tych constrainów wykonał 100 obliczeń w każdym kroku, co spowoduje, że o wiele bardziej precyzyjnie będzie zachowywać się cały ten system. To oczywiście w dużych skalach może spowolnić bardzo działanie silnika, więc nie należy nadużywać takiej opcji, no ale wtedy, kiedy będziemy mieli jakieś zachowania, które będą na przykład niestabilne, wtedy można zwiększyć ilość tych obliczeń po to, aby lekko uspokoić cały system. Na przykład widać, że ta kolizja tutaj wygrała z siłą przyciągania tych dwóch obiektów, dlatego że wyłączyłem kolizję w constrainie, a więc kolizje następują między tymi dwoma cubami, no i te cuby się odpychają z taką siłą, że rozrywają po prostu to łącze. Jeżeli je wzmocnię, może dojść do szarpaniny. Proszę zobaczyć, teraz mogę dać tutaj wartość nawet 1000, a więc bardzo, bardzo silne łącze. Jak widać, zaczęły się jakieś obroty tutaj, któryś z tych klocków spróbował skręcić, to opada trochę wolniej jakby, ponieważ one walczą ze sobą, więc wiszą na czymś, co można nazywać wirtualnym polem grawitacyjnym i tak dalej. No dobra, myślę, że to jest w zasadzie większość tych informacji, które trzeba znać, jeżeli chcemy pracować z constrainami typu fixed. A więc wypadałoby zakończyć. Dzięki i do zobaczenia.